ludźmi gardziłem. Nie znałem aniołów. Módl się, bo strasznie pańska dotknęła cię ręka. Usta, którymiś wieczny majestat obraził, te usta zły duch słowy szkaradnymi skaził. Słowa głupstwa najsroższa dla mądrych ust męka. Oby ci policzone były za pokutę, obyś o nich zapomniał. Jest 30 stycznia 1968 roku. W Teatrze Narodowym trwa ostatnie przedstawienie Dziadów Kazimierza Dejmka, zdjęte na polecenie władz. Przeciwko tej decyzji protestują studenci i intelektualiści. Sala jest przepełniona. Klimat niemal rewolucyjny. W parterze pod ścianami aż ciemno od ludzi. Na obu balkonach tak pełno, że nie można przejść. Dochodzi godzina 20. Duszno, ciasno, ale nastrój podnieśle pogodny, jak przed procesją albo przed defiladą. Kurtyna idzie w górę. Pierwszy obraz przechodzi w atmosferze nabożnego skupienia, przegradzany z rzadka przeciągłymi oklaskami. Z drugim aktem jest podobnie. Trzeci akt właściwie w całości idzie na oklaskach wybuchających spontanicznie, przeciągłych, zapamiętałych, nieraz przemieszanych z szyderczym śmiechem albo krzykiem. W chwilach wzniosłych wszyscy milkną. Zapada głęboka cisza. Kurtyna spada. Zaczyna się owacja. Namiętna, manifestacyjna, żarliwa. Wszyscy wstają. Studenci zaczynają skandować Dejmek, Dejmek. Na wszystkich piętrach zgodnie wołają. Niepodległość, bez cenzury. Niepodległość, bez cenzury. Hasło niepodległość bez cenzury wymyślił Karol Modzelewski. Bezpośrednio po zakończeniu ostatniego przedstawienia grupa około 300 studentów ruszyła spod teatru w kierunku pomnika Mickiewicza. Tutaj złożyli kolejny transparent. Żądamy dalszych przedstawień. Milicja zaatakowała demonstrantów właściwie już po zakończeniu całej manifestacji. Panie profesorze, co się właściwie zdarzyło tutaj? Pamięta pan? Były dwie inicjatywy różne i niezależne od siebie. Władze postanowiły zakazać dalszego wystawiania Dziadów, a to było w trakcie przedstawień. Motywem było to, że publiczność niesłusznie klaskała. To znaczy entuzjazmowała się tymi wszystkimi fragmentami, które obrócone przeciwko caratowi i carskiej dominacji w Polsce odczytywane były jako krytyka współczesnego stanu rzeczy. Uznałem, że tego nie można tak zostawić. Zatem sam się czułem wstrząśnięty. I napisałem na takiej karteczce, bo liczyłem się, że jest podsłuch u mnie w domu. Napisałem na takiej karteczce, idziemy wszyscy na ostatnie przedstawienie, usiłujemy się dostać. Hasło: niepodległość bez cenzury. I nas, chyba ze 20 się nas wdarło na salę. To była demonstracja na widowni, ponieważ widownia podchwyciła to hasło. I cały teatr po chwili już skandował. Drugie to był pomysł zrealizowany chyba, który wpadł do głowy Andrzejowi Sewerynowi i Małgosi Dziewulskiej. Przyszli pod teatr. Andrzej miał na takich krótkich dwóch drążkach transparent. Żądamy dalszych przedstawień. Ja byłem z kilkoma kolegami, że się tak wyrażę, odpowiedzialnym, bo myśmy wymyślili te manifestacje, no, żeby przynieść te kijki, żeby przygotować transparent. Po prostu czekałem na zakończenie tego spektaklu. No i kiedy ludzie zaczęli wychodzić, to myśmy się zgromadzili przed teatrem, wyciągnęliśmy te nasze transparenty. Wtedy ktoś znowu, nie pamiętam kto, krzyknął, to idziemy pod pomnik Mickiewicza.
na rogu Moliera, otoczyła nas policja. I ja się wtedy zwyczajnie przestraszyłem i coś mi przyszło do głowy, żeby wskoczyć na ten na murek. Ja wcale nie byłem żadnym szefem, prawda? Ja nie wiem właściwie, dlaczego to ja wskoczyłem. Naprawdę nie rozumiem. I krzyknąłem do tegoż właśnie tłumu, koleżanki, koledzy, rozejdźmy się, nasz cel został osiągnięty. Tutaj Janek Lityński, nie pamiętam z kim jeszcze, we dwóch na pomniku, na Sokole pomnika Mickiewicza umieścili ten transparent, żądamy dalszych przedstawień. Potem zostali zatrzymani. Oczywiście w sumie zatrzymano 30 kilka osób. Zawieziono na Wilczą do komisariatu i tam potem wzywano na kolegia orzekające, które orzekały grzywny. Zostałem skazany na tam, nie wiem, karę 4000 zł czy 2000, nie pamiętam tego dokładnie. I pojechałem do szkoły teatralnej. W holu szkoły czekał na mnie dziekan Kazimierz Rudzki, który przywitał mnie i mówiąc, że proszę pana, tutaj władze dzwoniły do mnie, żeby pana zbesztać, że to jest, pańska postawa jest nie do zaakceptowania. Mam taki obowiązek, żeby to zrobić. Taką zrobił teatralną pauzę i powiedział, gratuluję panu. To trwało 3 tygodnie w sumie, do 28 marca. Wtedy był ostatni wiec na Uniwersytecie Warszawskim. Przedtem były strajki na Politechnice, na Uniwersytecie Warszawskim, we Wrocławiu także. No, a bilans marca był ponury, dlatego że oczywiście zlikwidowano te wszystkie swobody i w tych dziedzinach, które były istotne dla inteligencji, można powiedzieć, że noc zapanowała i trwała do grudnia 70 roku, czyli do upadku Gomułki i Moczara, a więc w końcu nie tak długo. Jak się wydaje, dziady Dejmka nie tyle sprowokowały określoną reakcję polityczną, ile raczej znalazły się w polu konfliktu ówczesnej władzy. Tak czy siak pozostają do dzisiaj symbolem teatru, który realnie wpływa na sytuację polityczną. Igor, czy dla artystów takich jak ty, którzy zajmują się polityką w teatrze, marzec 68 roku, jego potencjał teatralny jest jakimś punktem odniesienia? To jest coś na kształt mitu politycznego. Mit polityczny? Co to znaczy? W marcu 68 w przypadku dziadów Dejmka rzeczywiście mieliśmy do czynienia z uruchomieniem całej lawiny wydarzeń społeczno-politycznych, które nie tyle uczynił teatr, ile dla których teatr był katalizatorem. I myślę, że z pewnością to wydarzenie kwalifikuje się jako mit. Czy dzisiaj teatr może być takim zapalnikiem, myślicie? Jak rozumiem, teatr może być takim, nie chcę użyć tego wyświechtanego słowa, już barometrem. Jeżeli dobrze wyczuje pewien nastrój społeczny, to może go trochę podbić jako przedstawienie. Ale chyba nie jest na tyle masowym medium i też teraz moim zdaniem w porównaniu do 68 roku nie jest też tak istotnym medium, jakim był w 68 roku teatr po prostu, żeby coś z tego wyniknęło. Nie sądzę, żeby to było akurat miejsce, które, wiesz, nagle klasa średnia, która de facto chodzi do teatru, nagle wychodzi z przedstawienia, wiesz, i idzie podpalać samochody. Teatr może emocje zwielokrotniać, czy nie? Wiesz, no dzisiaj nie ma takich, zbyt wielu takich przestrzeni pewnej, nie wiem, wolności słowa tak naprawdę. I chyba tylko w teatrze jeszcze można rzeczywiście sobie powiedzieć, wiesz, człowiek do człowieka, pewne rzeczy istotne i nieocenzurowane. Bądź wierny, idź! Tylko komu wierny? Kto ci powiedział, bądź wierny, idź? Oni jak już podpisały! Wiesz co, ja myślałem już nieraz, że umierając przeklę Polskę. Dzisiaj już wiem, że tego nie zrobię, ale jak umrę i stanę przed Bogiem, to będę go prosił, żeby nie zsyłał Polsce wielkich ludzi, bo takim się płaci. To jest pycha! Jak były te ostatnie przedstawienia dziadów w 68 roku, to tam na widowni wrzało. Ludzie absolutnie mieli poczucie, że są siłą i że są razem. Ale wszyscy mieli wspólnego jednego wroga. Rozumiesz, nawet jakbyś pomyślał, wyobraź sobie teraz, że my w trójkę tutaj, tak, oglądamy przedstawienie, rozumiesz, mamy jakąś, i po tym przedstawieniu mamy jakiś taki poziom wkurwienia, że idziemy, no gdzie idziemy właśnie, gdzie do kogo, rozumiesz?
Gdzie ten nasz wróg jest? Czy on jest w ratuszu? Wiesz, czy on jest na Wall Street? Rozumiesz, gdzie? Czy w rezydencji Rothschildów? No bo wiesz, można zrobić rozruchy. No, no i co dalej? Wiesz, jak ci nie sfinansuje CIA, no to nie będziesz siedział, wiesz, 4 miesiące na Majdanie. A o takim przedstawieniu jak to dymkowe, to byście marzyli? No pewnie. Granice między polityką a teatrem bywają płynne. Teatr wtrąca się do polityki, polityka lubi być teatralna.